Cześć kochani! Minął rok od ostatniego majowego odcinka. 3 maja w zeszłym roku przygotowałem dla Was pogadankę o głosie dotyczącą tego, jak dbać o piękno polskiego języka. Jak wiele się zmieniło przez ten rok na kanale, to sami chyba widzicie, widać od razu po kadrze, po jakości filmu i tak dalej, i tak dalej. Wiele się zmieniło przez ten rok, ale jedna rzecz się nie zmieniła. Niestety, jako Polacy, nadal fatalnie paskudzimy język polski na co dzień. Oczywiście, niech pierwszy rzuci kamieniem, komu nigdy się nie zdarzyło coś źle odmienić albo źle wymówić. Ale mimo wszystko stwierdziłem, że warto trochę wrócić do tego tematu, który właśnie rok temu podjąłem i który podjąłem dość ogólnikowo i trochę go rozbudować. Dlatego dzisiaj dłuższa lista i myślę, że dla wielu osób może się znaleźć na niej coś ciekawego. Porozmawiamy o najczęstszych błędach językowych i wymowowych w języku polskim. Większość z tych błędów tak naprawdę będzie dotyczyła natywnych użytkowników, czyli właśnie nas, Polaków. A to dlatego, że pewne rzeczy po prostu upraszczamy, przyspieszamy, zaciskamy, albo po prostu jesteśmy mało uważni. Dlatego porozmawiamy sobie dzisiaj o 20 najczęściej pojawiających się błędach językowych w używaniu języka polskiego i o tym, jak właściwie tych błędów unikać. Niektóre z tych błędów oczywiście będą dotyczyły też pisanego języka, ale głównie chcę skupić się na tych rzeczach, które jesteśmy w stanie zauważyć albo wysłyszeć w codziennej komunikacji, zarówno między jednostkami, jak i na przykład w wystąpieniach publicznych. Czy na tych 20 kończy się cała lista, o której chcę dzisiaj pomarudzić? Absolutnie nie, ale stwierdziłem, że jakąś liczbę trzeba założyć, żeby ten odcinek nie był za długi, dlatego 20 wydaje się całkiem sensowną liczbą. Nie przedłużam, zaczynamy! Witaj maj, 3 maj. Taka pieśń związana z obchodami święta Konstytucji 3 maja, w pewien sposób chyba przyczyniła się do tego, że bardzo często nie odmieniamy nazw miesięcy, kiedy podajemy jakąś datę. A niestety nie jest to poprawne. Mówienie 3 maj będzie zawsze sygnalizowało, że mówimy o trzecim z kolei miesiącu maju. Poprawną formą zawsze jest forma odmieniająca to. I to jest tak naprawdę jeden z najczęstszych błędów, które słyszę. Dlatego umieściłem go dość wysoko na liście na samym początku. 3 maja, 15 kwietnia, 25 grudnia zawsze odmieniamy miesiąc, jeśli podajemy datę. Pamiętajcie, nigdy nie odliczamy miesięcy w kolejności. Zawsze podajemy w jakim miesiącu i w którym dniu tego miesiąca coś się wydarzyło. Błąd numer 2, trochę połączony z tym pierwszym, bo też dotyczący dat, czyli nieszczęsny rok 2000. No właśnie, na roku 2000 skończyło się nazywanie 2000. Od roku 2001 nie mówimy już 2001, mówimy 2001. I tak samo co roku, rok 2014, rok 2020, nigdy nie 2015, 2021 i tak dalej. Dlaczego? Bo po prostu nie odmieniamy tego, odmieniamy cały liczebnik w całości. Jak to najłatwiej zapamiętać? Jeśli sobie przypomnimy lekcję historii, jakąkolwiek, rzeczy zawsze się działy w roku 1905, w 1940, w 1980, nigdy w 1980, prawda? Brzmi idiotycznie, tak samo idiotycznie to brzmi, kiedy próbujemy to robić z rokiem 2000. Błąd numer 3, jedno słowo, które tak okrutnie kłuje w uszy, czyli poszłem. Nie będę się tutaj rozwodzić, prawda? Niestety jest to cały czas dość popularne i dość często się zdarza, że nawet wśród osób mówiących poprawnie czasem spotykam, że w szybkim mówieniu, w codziennej właśnie komunikacji czasem im się zdarzy powiedzieć poszłem albo wyszłem i tak dalej, i tak dalej. Brzmi to koszmarnie. Zawsze poszedłem, wyszedłem i tak dalej, i tak dalej. Jak już jesteśmy przy odmianie czasowników, bardzo często w odmianie czasowników znika nam
Ły jest bardzo niewygodną zgłoską, tak zupełnie szczerze, jak się nad tym zastanowić. I bardzo często unikamy mówienia tego ły. Już nawet nie mówię o tym, że ono znika na końcach słów, kiedy zamiast szedł mówimy szed, albo zamiast zjadł mówimy zjadł, ale znika też bardzo często wewnątrz słów, na przykład w słowach takich jak widziałam, albo wiedziałam. Niestety, bardzo często słyszę kobiety, bo to zwłaszcza dotyczy właśnie odmian w rodzaju żeńskim, które mówią widziałam, zrobiłam, wiedziałam i tak dalej, i tak dalej. To eł całkowicie znika. Nie pozwalajmy temu eł zniknąć. Błąd numer 5, który właściwie w dzisiejszych czasach na moje oko mógłby być na samym szczycie tej listy, bo stał się całkowicie nagminny i szczerze nie mogę go słuchać po prostu, zwłaszcza w środowiskach coachingowych jakoś się to zalęgło ostatnimi czasy. Słowo te zamiast słowa to. Mam na myśli połączenia takie jak te auto, te zdjęcie. Słuchajcie, to nie tak działa. Te dotyczy liczby mnogiej, to dotyczy liczby pojedynczej. Nie wiem, kto to ukuł i dlaczego tak się właśnie ostatnimi czasy stało, ale szczerze, gdzie się nie obrócę, na Facebooku, na LinkedInie, w webinarach, wszędzie po prostu to widzę i wszędzie widzę taką dziwaczną, kaleką odmianę po prostu. Absolutnie się tego pozbywamy, nie ma czegoś takiego. Liczba pojedyncza zawsze będzie to. Te auta, te zdjęcia, super, ale to auto, to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie będzie te przy liczbie pojedynczej. Pamiętajmy o tym. Błąd numer 6, czyli skracanie słowa sobie, które często się pojawia w języku polskim, do se. I to stricte oczywiście pojawia się w mowie, to nie dotyczy języka pisanego, tylko właśnie mówionego i w języku mówionym co chwila po prostu takie coś się przejawia. W momencie, kiedy mówimy szybko, w momencie, kiedy mówimy trochę niechlujnie, zaczynamy mówić, no pójdę se gdzieś, zrobię se coś tam, starajmy się tego unikać, starajmy się jednak pozwolić wszystkim samogłoskom i wszystkim w ogóle zgłoskom w naszym języku wybrzmieć. Język polski jest skonstruowany tak, że najlepiej brzmi, kiedy faktycznie pozwalamy wybrzmieć wszystkim zgłoskom, które są zapisane. Warto o tym pamiętać, warto o to zadbać. Nasz język mówiony i nasze zdolności komunikacyjne bardzo na tym zyskają. Jak już przy tym jesteśmy, to szczęśliwy numer 7. Końcówki nosowe. On i ę. Z nimi są różnego rodzaju problemy, bo zasady ich wymawiania są troszeczkę zagmatwane, ale z jednej strony mamy ę na końcu wyrazu, którego raczej w dzisiejszych czasach już nie czytamy. Słownik języka polskiego podaje obie formy jako poprawne, zarówno się, jak i się, natomiast ta druga jest uważana za troszeczkę ładniejszą, powiedzmy. Ta nosowa już trochę zaczyna właściwie zanikać, już staje się troszeczkę przestarzałą formą, więc raczej od niej odchodzimy. Natomiast drugim błędem z tym związanym jest wymawianie nosowego o na końcu wyrazu jako om. Więc na chwilę obecną te buty wydają się dobrą opcją. Absolutnie nie chcemy w taki sposób mówić. Nosowe, lekko unosowione o na końcu wyrazu jest konieczne. Musimy troszeczkę ruszyć naszą żuchwę, żeby to o faktycznie zabrzmiało i ono musi się pojawić. Nie róbmy takich dziwnych, kwadratowych regionalizmów właśnie gwarowych z tym om na końcu, ok? Kolejny punkt i kolejny błąd, ależ sobie dzisiaj mogę pomarudzić fajnie. Wziąć! Jak wiele ludzi nadal mówi wziąć. Dlaczego mówimy wziąć? Nie ma takiego słowa w języku polskim. Takie są bardzo fajne koszulki albo podkładki pod myszy, na których jest napisane właśnie wziąć, bo nie braść. Tak najłatwiej to zapamiętać. Słowo brać i słowo wziąć kończą się dokładnie w taki sam sposób. Czyli jeśli nie powiemy braść, no to nie powinniśmy też powiedzieć wziąć. Zawsze brać i zawsze wziąć. Kolejny błąd, nagminny w codziennym mówieniu i nie tylko w mówieniu, widuję to bardzo często w artykułach, w treściach, które widzę na Facebooku i tak dalej. Czyli nieprawidłowa odmiana słowa półtora albo półtorej. Czyli mówienie rzeczy takich jak półtorej roku, półtorej miesiąca albo półtora godziny. Absolutnie nie. Półtora zawsze będzie odnosiło się do rodzaju męskiego. Półtorej zawsze do żeńskiego. To powinno być dość oczywiste, prawda? Ale jednak mimo wszystko gdzieś czasem nam się w codziennej komunikacji takie coś potrafi poprzestawiać. Także półtora miesiąca, półtora roku, półtorej godziny, jeśli jest żeńska, prawda? Dokładnie w taki sposób to działa. Dość proste, ale czasem nam to potrafi umknąć. 10. Dość duży temat. Pleonazmy. Co się kryje pod tą skomplikowaną, wydawałoby się, nazwą? Chodzi o
Coś, co na co dzień nazywamy masłem maślanym. Wszelkiego rodzaju tautologie i właśnie samowyjaśniające się, powiedzmy, sformułowania typu chwila obecna albo okres czasu. Raczej staramy się tego unikać. Pleonazmy nigdy nie są dobre. Oczywiście, że przyzwyczajamy się do nich w codziennym mówieniu, ale jednak profesjonalniej jest faktycznie ich unikać. Dlatego wszystkie rzeczy takie jak dzień dzisiejszy, czy miesiąc czasu, rok czasu, czy cofnąć się do tyłu, czy spadać w dół, staramy się tego typu rzeczy unikać. Zawsze można to troszeczkę ładniej opisać, ładniej nazwać, bez używania właśnie pleonazmów. Jedenastka. Nadal nie jest poprawne mówienie pod rząd. Mnóstwo ludzi w taki sposób mówi, a jest to zapożyczenie z języka rosyjskiego, rusycyzm. Staramy się tak nie mówić. Polską wersją tego sformułowania, że coś się dzieje jedno po drugim, nazywa się po prostu z rzędu. Jest to czwarte wydarzenie z rzędu, był on 15. osobą z rzędu i tak dalej, i tak dalej. Unikamy tego rusycyzmu pod rząd. Kolejny błąd, teraz uwaga, uwaga, matematyczny, geometryczny właściwie. Co mam na myśli? Dlaczego nie językowy, skoro wszystkie są językowe? Chodzi mi o jakże okrutną dla matematycznych uszu najmniejszą linię oporu. Dlaczego mówię, że to jest matematyczny, geometryczny błąd? Słuchajcie, ja zdawałem maturę z matematyki rozszerzoną, ja miałem być inżynierem, inaczej się poskładało w życiu. Natomiast powiem wam tyle, z tego co jeszcze pamiętam z czasów matury. Linia może być tylko dłuższa lub krótsza. Jeśli jest nieskończenie krótka, to jest punktem. Wszystko inne możemy wyznaczać tylko w płaszczyźnie właśnie długości tej linii. Nie jesteśmy w stanie stworzyć większej lub mniejszej linii. Oczywiście, że można by się kłócić, że grubość linii też ma jakieś znaczenie, ale nie w matematyce. I tak najłatwiej to zapamiętać. Linia zawsze jest tylko dłuższa lub krótsza. Nie może być największa lub najmniejsza. Dlatego właśnie, kiedy mówimy o pójściu po linii oporu, to mówimy o pójściu po linii najmniejszego oporu, czyli linia najmniejszego oporu, a nie najmniejsza linia oporu. Ok? Wszystko jasne? Powinno być, prawda? To już chyba jest numer 13. 13 błąd szczęśliwy. W każdym bądź razie, oj, jak to jest nadużywane na wszelkiego rodzaju webinarach i wystąpieniach publicznych, które obserwuję w internecie. W każdym bądź razie, prawie jak przecinek stosowane przez różnego rodzaju mówców. Absolutnie nie. Nie ma czegoś takiego w języku polskim. Są dwie formy, które są poprawne, a ta niepoprawna jest pewną hybrydą między nimi. Możemy powiedzieć w każdym razie, możemy też powiedzieć bądź co bądź, ale nie możemy powiedzieć w każdym bądź razie. To, jak się nad tym zastanowimy, nie ma żadnego sensu po prostu. Unikamy tego. Zamieniamy na w każdym razie albo bądź co bądź. Obie formy są poprawne. Znowu pewien matematyczny błąd. Ilość osób, ilość mieszkańców, ilość sytuacji, to nigdy nie będzie ilość. Kiedy mówimy o ilości, mamy na myśli coś, co jest niepoliczalne. Czyli na przykład możemy powiedzieć ilość piasku potrzebna do zrobienia fundamentów domu. No bo tam nie możemy go policzyć siłą rzeczy, prawda? Natomiast we wszystkich normalnych, policzalnych sytuacjach zawsze używamy słowa liczba. Liczba osób, które się zapisały na spotkanie. Liczba sytuacji, w których na przykład reagowaliśmy w tym roku. Liczba domów, do których został podpięty wodociąg. Nigdy nie ilość. Nie wiem skąd to się bierze. Na co drugim landing page'u w internecie widzę właśnie ilość uczestników albo ilość osób, które skorzystały z oferty. To w ogóle nie ma żadnego sensu niestety. Także też unikamy tego. Liczba, kiedy są policzalne, ilość, kiedy mówimy o rzeczach niepoliczalnych. Jakiś czas temu wspominałem wam, że na jednym z webinarów pewnego specjalisty od wystąpień publicznych, i nie mówię tutaj wcale sarkastycznie specjalisty, bo on faktycznie jest uznawany za specjalistę, słyszałem absolutnie koszmarne akcenty na słowach takich jak poszliśmy, zobaczyliśmy, wiedzieliśmy i tak dalej. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy odmieniamy czasownik w liczbie mnogiej, w czasie przeszłym, następuje przesunięcie tego akcentu. Z drugiej sylaby od końca na trzecią sylabę od końca. To jest zmiana z akcentu paroksytonicznego na proparoksytoniczny. Nie będę tego specjalnie teraz wyjaśniać, bo nawet nie ma po co tak naprawdę, ale tak to po prostu działa. Więc wiedzieliśmy, byliśmy, poszliśmy i tak dalej, zawsze to następuje. Mało tego, kiedy jeszcze dodamy tryb przypuszczający, akcent się przesuwa o jeszcze jedną sylabę. Czyli gdybyśmy powiedzieli wiedzielibyśmy, to w ogóle przechodzimy z trzeciej jeszcze na czwartą sylabę od końca. Ale to już właściwie jak tylko raz poznamy,
staje się bardzo automatyczne z czasem. Po prostu nie można sobie na to pozwalać. Jest to niestety, ale nagminny błąd ostatnimi czasy dotyczący właśnie języka mówionego, bo w piśmie nikt takiego błędu nie zrobi, prawda? Natomiast w mówieniu coraz częściej to widzę. Unikamy tego jak ognia. Błąd numer 16. Włączam. Znowu jedno słowo, ale jakże irytujące i jakże często spotykane. Nie ma takiego słowa w języku polskim jak włączać cokolwiek. Włączać, owszem, i w taki sposób staramy się to wypowiadać. Krótkie, proste, ale chyba wszyscy się z tym spotkaliśmy gdzieś u kogoś, prawda? Kolejny błąd, cudzysłów. Tak samo często widzę ten błąd w piśmie, jak i słyszę go w mowie. Odmiana słowa cudzysłów, konkretnie w czym? W cudzysłowie czy w cudzysłowiu? Jakże niestety często się to pojawia. Słuchajcie, jest kilka sposobów na to, żeby to łatwo zapamiętać. Pierwszy jest taki, że słowo cudzysłów odmienia się tak samo jak słowo rów. I jeśli chcemy powiedzieć, że leżymy w czymś, no to raczej leżymy w rowie, a nie w rowiu, prawda? Czyli będzie w cudzysłowie. Albo jak mawiają na akademiach teatralnych, zawsze odmienimy w cudzysłowie, ponieważ nie powiemy, że jesteśmy w dupiu. Punkt 18. Bynajmniej i przynajmniej. No chyba nawet nie muszę tutaj specjalnie się rozwodzić, prawda? To nie jest to samo słowo, mimo iż mnóstwo ludzi używa ich wymiennie. Przynajmniej oznacza coś całkiem innego, bynajmniej oznacza coś całkiem innego. Warto naprawdę zajrzeć do znaczenia tych słów, zanim będziemy ich używać lub nadużywać w niewłaściwy sposób. Jeśli używamy tego w sposób na przykład... No, bynajmniej ja tak uważam, to nie używamy tego poprawnie. Warto to sprawdzić, warto się temu przyglądnąć, bo naprawdę sporo ludzi na to zwraca uwagę, a jest to bardzo nagminny błąd. Także bynajmniej nie jest równe przynajmniej. Co i komu dać? Daj mi tą książkę, załóż tą czapkę. Dlaczego dajemy tam słowo tą? Tak nie powinno być, tak nie powinno brzmieć. Ta odmiana powinna być na ę, tę. Daj mi tę... czapkę, tę książkę, tę zasłonę. Oczywiście nie wymawiamy tego ę nosowego, już o tym wspominałem wcześniej, ale mimo wszystko litera, która tam się powinna pojawić, to właśnie ę, nie ą. Tą czapkę, tą książkę nie jest poprawne. Wydawałoby się, że po tylu latach od premiery piosenki Daj mi tę noc powinniśmy to już mieć zakodowane. A jednak cały czas ten błąd wraca i cały czas się pojawia, mimo tego, że parę lat jeszcze się przecież pojawiła piosenka Mam tę moc, prawda, z Krainy Lodu. I też była Mam tę moc, a nie Mam tą moc. I nikt w taki sposób nie śpiewał. Także nie wiem, dlaczego ten błąd jeszcze istnieje po tylu latach, ale warto zadbać o to, żeby się więcej już nie pojawiał. A na koniec dzisiejszego majowego marudzenia o polszczyźnie i stanie polskiego języka mówionego... embolofazję. Co kryje się pod nazwą, która brzmi jak jakiś bardzo ciężki zespół chorobowy? Otóż embolofazje to wszelkiego rodzaju tiki werbalne, zająknięcia i przerywniki w stylu na przykład sami wiecie. To nie są technicznie rzecz biorąc błędy, ale umówmy się, każdemu przeszkadzają, jeśli jest ich zbyt wiele, każdemu przeszkadzają, zarówno osobom, które nas słuchają, jak i nam samym. Nie czujemy się komfortowo, wiedząc, że zbyt często w taki sposób właśnie pauzujemy, przerywamy, jąkamy się, różnie to nazywamy, prawda? Gwarantuję wam, że prawie każdy ma z tym problem i da się z tym walczyć. Dzisiaj tak naprawdę tylko sygnalizuję ten problem, bo nie chcę się specjalnie rozwodzić nad tym, jak można go poprawić. Dlaczego? Dlatego, że pracuję w tym momencie nad kursem dla was, nad, uwaga, darmowym kursem właśnie z tego, jak się pozbywać tego typu problemów, jak się pozbywać embolofazji. Ten kurs już w najbliższych tygodniach się pojawi, będę tutaj na kanale informował, jak się na niego zapisać, bo szczerze ten problem, to pytanie właśnie o zająknięcia, o te wszystkie embolofazje dostaję przynajmniej kilka razy w tygodniu, już od prawie roku, a właściwie nawet jeszcze dłużej, od kiedy prowadzę zajęcia, więc
chcę wam z tym pomóc. To jest trochę zbyt obszerny temat, żeby nagrać o tym sam film na YouTubie, dlatego przygotowuję ten kurs. Ten kurs nie będzie długi, on będzie trwać prawdopodobnie poniżej godziny, ale będzie właśnie zawierał wskazówki i techniki na to, żeby się tego pozbyć. Także warto o to zadbać, żeby nasz sposób mówienia, nasz styl mówienia nie zawierał zbyt wielu takich przecinków. Oczywiście, jak mówię, żeby nie zawierał zbyt wielu przecinków, to niektórym się od razu nasuwa na myśl inna forma przecinków w mówieniu, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Być może kiedyś o ten temat zahaczę, ale dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Świętujemy dzisiaj w końcu piękno polskiego języka, świętujemy dzisiaj Dzień Flagi, dlatego właśnie biało-czerwono i z dumą dbajmy o nasz język, bo jest naprawdę piękny. Ma w sobie tyle niesamowitego, pięknego, romantycznego polotu, że aż żal z tego nie skorzystać. Starajmy się nie kaleczyć go, starajmy się zadbać o to, żeby nasi najbliżsi też dbali właśnie o jakość języka mówionego. Nasza komunikacja właśnie werbalna i nie tylko werbalna będzie na tym bardzo dużo zyskiwać. Poprawne mówienie potrafi naprawdę niesamowicie pomóc w tym, jak postrzegają nas inni ludzie. Zarówno pod kątem profesjonalnym, jak i od strony zupełnie osobistej. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami dzisiaj. Bardzo miłej majówki, świętujcie w gronie najbliższych i do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem.